Witam Was serdecznie, cześć, dzień dobry. Witam Was w wideoniusie wakacyjnym. Dzisiaj pierwszy poniedziałek lipca, 3 lipca. No i rozpoczął się ten czas wakacyjny, kiedy nie ma już audycji Werstacji. Są jedynie powtórki. Dzisiaj jeszcze była powtórka audycji ostatniej, piątkowej, czyli muzyka elektroakustyczna, ale już od jutra losowo wybrane audycje będą się codziennie pojawiać i będą różne, bo troszeczkę tych audycji przecież mamy. No i ten czas wakacyjny, kiedy będziemy odpoczywać od Radia Werstacja, no nadszedł, uprzedzałem, że tak się stanie, ale jak co roku my też troszeczkę musimy od radia odpocząć. Moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz. Drodzy słuchacze, drogie słuchaweczki, członkowie i członkini naszej ekipy stacjowej, dziękuję Wam jeszcze raz za kolejny rok pracy, za to, że tworzyliśmy razem wspólnie te audycje. Dziękuję Wam za przygotowania do tych audycji i prowadzenie, bo to naprawdę, jak ostatnio wspomniałem, wymaga wielu, wielu godzin przygotowań, szukania materiału, korespondowania z wykonawcami, z wydawnictwami. Także naprawdę cieszę się, że też będziemy teraz mogli odpocząć, ale bardzo Wam dziękuję za te wszystkie audycje. Beacie, Robertowi, dzięki, wracamy od września z nowym bagażem, nowej muzyki i myślę, że będą też zmiany. O pewnych tych zmianach już Wam mówiłem podczas audycji piątkowej, że będę się starać, by nie robić takich monotonnych audycji do siebie podobnych, ponieważ sporo ostatnio było audycji na przykład takich, gdzie była prezentowana w całości płyta albo kompilacja. Ja wiem, że są oczywiście pewne, są pewne wyjątki, kiedy przedstawiamy premierę danej płyty, wtedy ona jest w całości, ale przecież jest El Wieczór Płytowy prowadzony przez Beatę, gdzie takie płyty mogą być w całości, prawda? Niekoniecznie one muszą być w całości w markowym graniu czy w muzycznych zakamarkach. Postaram się, żeby faktycznie był miks różnych utworów, różnych wykonawców, a nie żeby to była audycja typowo monotematyczna. Także taka zmiana będzie na pewno. Czy jakieś audycje odejdą, czy jakieś dojdą? Tego nie wiem jeszcze. Czy ktoś do nas dojdzie, do ekipy, tego też nie wiem. Czas wakacyjny przeważnie jest czasem zmian, bo przecież nieraz tak było, że po wakacjach się spotykaliśmy i było coś innego, coś inaczej. Tak przecież było z Tomkiem Gajewskim, na przykład, tak, z naszym ostatnim redaktorem. W Werstacie to się naprawdę szybko, cokolwiek tam szybko się to zmienia i naprawdę, Boże, coś się zmieni, ale nie wiem, na dzisiaj nic, żadnych zmian poważniejszych nie planuję. Na taki pomysł wpadłem, słuchajcie, jako że są wakacje, wiem, nie wszyscy te wakacje mają, ale są wakacje od Elstacji też i chciałbym troszeczkę przez ten czas wakacyjny ruszyć, rozruszać nasz profil zarówno YouTube'owy, jak i Facebookowy, żeby więcej tam pisać, no bo faktycznie ostatnio tylko były wpisy dotyczące audycji, ewentualnie jakiejś premiery płytowej, abym chciał, żeby tam się pojawiały wpisy na przykład z wakacji, jakieś pozdrowienia od Was, czy ode mnie, od członków ekipy, jakieś fajne właśnie tego typu akcje, żeby też troszeczkę ruszyć ten nasz profil,
rozpromować troszeczkę radio, prawda? Dzisiaj piękna, słoneczna pogoda, akurat słońce mi świeci prosto w twarz. Mam nadzieję, że nie będę za mocno przymrużał oczu. No więc zaglądnijcie sobie tak z ciekawości na nasz profil na YouTubie, tam gdzie zamieszczam nasze wideo newsy. Tam też są przecież koncerty, są pozdrowienia od artystów, od słuchaczy. Są oczywiście też wideo newsy, ale jest tam sporo też innych ciekawych materiałów, wywiadów, które myślę będą dla Was też czymś fajnym. Można oczywiście zasubskrybować, można polecać nasz profil. Niech to się faktycznie ruszy, też w jakimś stopniu, żebyśmy we wrześniu mogli z większą siłą jeszcze działać, tak? Bo im nas będzie więcej, tym będzie fajniej. Tak mi się wydaje. Jak zwykle przemierzam uliczki Mogilna, w tej okolicy Mogilna Zachodniej. Dawno nie byłem. Dzisiaj więc była okazja przejść się tutaj i nagrać Wam tego wideoniusa. Ten wideonius wakacyjny jest pierwszym, ale oczywiście nie jedynym. Za jakiś czas będę się Wam przypominać. Będę do Was mówić, czy to w plenerze, tak jak dzisiaj, czy to w studio. Zamierzam ruszyć w końcu nowy materiał. Jak się uda, to też Wam dam o tym znać, że coś się ruszyło w tym temacie. Życzę Wam miłego, fajnego tygodnia, miłego odpoczynku, no i do kolejnego razu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was ciepło.